Cześć! Święta coraz bliżej i przed nami ten najtrudniejszy, a zarazem najfajniejszy okres wybierania prezentów dla swoich bliskich. W tym odcinku będę miał dla Was kilka pomysłów, które mam nadzieję ułatwią Wam znalezienie tych najtrafniejszych dla nich. Przede wszystkim należy pamiętać o unikalności i indywidualności prezentu, który będziemy dawać danej osobie. Musimy zwrócić uwagę na jej zainteresowania i cechy charakteru i pod tym właśnie kątem wybrać dla niej prezent. Ja przedstawię dla Was kilkanaście różnych propozycji, a link do każdej znajdziecie na dole odcinka. Na początek zaczniemy od tych najbardziej praktycznych i uniwersalnych z najniższej grupy cenowej do 20 zł, które możemy dać każdemu i sprawdzą się świetnie dla każdej osoby, ponieważ zwykle będą one po prostu praktyczne. Przede wszystkim świetnym pomysłem na prezent jest powerbank. Dla przykładu ten ze Speranzy, który posiada 5000 mAh i naładuje telefon kilkukrotnie w rzeczywistości, a możemy go przyczepić nawet do kluczy i nosić go zawsze ze sobą. Innym bardzo dobrym pomysłem na prezent będzie któryś z pokrowców na telefon, ponieważ te niszczą się bardzo często, osoby wymieniają je co jakiś czas, a zdecydowanie odmładzają one wygląd naszych urządzeń. Jednak jeżeli macie troszeczkę większy zasób gotówki, kolejnym dobrym pomysłem będzie gra planszowa. Dla przykładu zgadnij kto, która jest właśnie w tej granicy cenowej do 50 zł, a możemy spędzić przy niej długie, fajne wieczory w rodzinnym gronie, pomimo tego, że gra została wydana już jakiś czas temu. Innym pomysłem na prezent może być dla przykładu pendrive, dzięki któremu osoba obdarowana będzie mogła przechowywać i przenosić tak naprawdę jakąś część swoich danych pomiędzy różnymi urządzeniami. Pamiętajcie o tym, żeby pendrive był w technologii USB 3.0, ponieważ dostarczy ona dużo większych prędkości przesyłu, no i jego pojemności. Ten dla przykładu SanDisk ma 32 GB i wspomniany wcześniej port. 100 zł z kolei daje nam już dużo większe pole do popisu, jeżeli chodzi o prezenty. Za nie możemy kupić na przykład słuchawki przewodowe Philips SHL3160. Pamiętajcie jednak, żeby nie kupować im użytkownikom nowych iPhone'ów 7, ponieważ te nie mają odpowiedniej wtyczki. Ale sam dźwięk i bas chwalony jest w tych słuchawkach i na pewno one dostarczą pewnej dozy przyjemności dla słuchającego. Innym pomysłem natomiast może być ładowarka QI, których na rynku jest ogromnie duża ilość, jednakże ja postarałem wybrać dla Was taką, która moim zdaniem wygląda nie dość, że niewyobrażalnie dobrze, to jeszcze ma tak zwanego standa pozwalającego na to, aby postawić na niej telefon i oglądać na nim seriale, filmy czy nawet jakiegokolwiek YouTube'a, jednocześnie nie szpecąc wyglądu na biurku. Jednakże wybierając ładowarkę QI musimy upewnić się, że osoba, której chcemy ją dać, ma telefon obsługujący ten standard. Do 200 zł możecie kupić wszelkiego rodzaju głośniki bezprzewodowe. Ja osobiście polecam JBL Go, który nie dość, że wygląda bardzo fajnie i gra bardzo dobrze, to dodatkowo kosztuje niecałe 120 zł, a możecie słuchać na nim nie tylko kolędy. Innym pomysłem natomiast może być też Google Chromecast, który podpinacie do telewizora i służy jako tak naprawdę bezprzewodowa możliwość przesyłania obrazu z telefonu prosto na ekran telewizora. Jakość z tego do oglądania Netflixa, YouTube'a, słuchania muzyki. Tak naprawdę wachlarz możliwości jest ogromny i moim zdaniem sam sprzęt nie dość, że jest praktyczny, bardzo fajny, to kosztuje mniej niż 200 zł, a zdecydowanie osoba obdarowana, tym bardziej jeżeli jest zainteresowana technologią, będzie z niego zadowolona. Powyżej 200 zł nie ma sensu tworzyć kolejnych kategorii, możecie kupić tak naprawdę wszystko, co przyjdzie Wam do głowy. Ja podsumuję Wam tylko kilka pomysłów. Dla przykładu moim faworytem jest robocik Sphero, który sterujemy bezpośrednio ze swojego smartfona czy tabletu. Jest to naprawdę fajna zabawka, która dostarczy nam kilkunastu godzin zabawy. Innym pomysłem natomiast mogą być wszelkiego rodzaju drony. Moim zdaniem najlepsze są te z Parota, ale tak naprawdę sami zapoznajcie się z ofertą i przekonajcie się, które waszym zdaniem są najlepsze. No i oczywiście wszystkiego rodzaju telefony czy tablety. Jeżeli chodzi o telefony, moim faworytem na dany moment jest Google Pixel, jednakże cena jest tutaj bardzo wysoka. Możecie też kupić coś zdecydowanie tańszego, na przykład telefony Xiaomi, które naprawdę sprawdzają się świetnie pomimo swojego chińskiego pochodzenia. Jeżeli chodzi o tablet, to moim zdaniem wciąż niezaprzeczalnie zwycięża iPad w obojętnie której wersji. Jednakże pamiętajcie o tym, żeby wybrać wersję z 4G, ponieważ tylko wtedy będzie można w pełni wykorzystać możliwości tego tabletu. Piszcie w komentarzach, jakie są Wasze pomysły na prezent. Może podsuniecie innym oglądającym coś fajnego, o czym ja nie wspomniałem. A tymczasem zostawcie lajka i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!